Przeżywając czwarty dzień naszych rekolekcji i przywołując tę tajemnicę młodego człowieka, przypominamy sobie, że Chrystus spojrzał na Niego z miłością. Ja wiem, że tajemnica miłości może być w różny sposób przeżywana i o tym już żeśmy wspominali przedwczoraj w naszych rozważaniach. Ale to spojrzenie z miłością jest mimo wszystko wielkim pytaniem o to, jak my w ogóle rozumiemy miłość. W jaki sposób rzeczywiście się do niej odnosimy? Jeżeli w najprostszy sposób byśmy zdefiniowali, że miłość jest to troska o dobro, to oczywiście pojawia się ten nacisk na troskę. W jaki sposób to wyrażam, w jaki sposób to przeżywam, do czego jestem zdolny, albo na co jestem gotowy, aby tę troskę wyrazić. Ale jest również ten niesamowicie ważny motyw. Ale co z tym dobrem? Zobaczcie, moi drodzy, jak ważne było to, co żeśmy wczoraj przeżywali, kiedy pojawiała się refleksja nad sumieniem, nad tym naszym wewnętrznym osądem prawdy. Prawdy i refleksji nad tym, co jest dobre. Tutaj oczywiście jeszcze się pojawia kolejny motyw, ale dlaczego ja się troszę o to dobro? Bo najłatwiej nam jest się troszyć, bo to jest dobre dla mnie. Będziemy potocznie mówili: Ja mam w tym zadowolenie, ja tak uważam. To jest po prostu dla mnie tak istotne, i to mi daje satysfakcję. To wszystko racja. Cały świat naszych emocji i uczuć przecież się na tym opiera. Troszczę się, przyjmuję, przeżywam z radością coś, co buduje moje dobro. Przeżywam lęk, kiedy coś może mi zagrozić w tym, co jest dla mnie dobre. Nawet jeżeli jest to, wydawałoby się, banalna rzecz, chcę zadzwonić do kogoś ważnego. Połączę się czy się nie połączę? To jest oczywiście również i ta sytuacja, którą my zwykliśmy nazywać gniewem, mianowicie kiedy ktoś nam zniszczy dobro. Ile niesiemy w sobie takich wyjątkowych darów, które można było powiedzieć, one są nie tyle darami, co swoistym balastem obciążają, bo pamięć o tym, jak ktoś zniszczył dobro, nie pozwala nam dalej ze spokojem żyć. A co mówić, jeżeli do tego dołączymy tajemnicę Boga? Zaczynając od tego, o jakie dobro Bóg się troszczy dla mnie. W czym tak naprawdę wyraża się właśnie ta tajemnica? Że Bóg mnie kocha. Skoro kocha, to troszczy się o dobro. O swoje dobro, o moje dobro, o moje, o każdego z nas. Aby się ono rozwinęło, aby było coraz bogatsze, aby było w taki sposób przeżywane, że to, co. Wpisał w nasze życie to, co nam ofiarował, to, co my zwykliśmy nazywać, jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Co zrobić, żeby to się objawiło, żebym ja tu potrafił zobaczyć, żebym ja się potrafił tym zachwycić? Wyjściowe pytanie to jest takie, czy w ogóle się o to staram. I taka jest wartość, i taki jest sens tej naszej dzisiejszej tutaj, teraz refleksji. Refleksji, która ostatecznie. Jasno przypomina to, co również i papieże w tych dokumentach i w tekście Jana Pawła, w Liście do Młodych, i papież Franciszek Christus Vivit, w Adhortacji, bardzo mocno zaznaczają, że u początku tego wszystkiego, co jest doświadczeniem chrześcijaństwa, nie kryje się coś, co można nazwać decyzją etyczną. Mam coś robić i się na to godzę. U początku jest tajemnica spotkania z kimś. Zobaczcie, moi drodzy, przywołaj sobie teraz, może kogoś, kogo lubisz, kogoś, kogo kochasz, kogoś, kto jest na tyle ważny, że chciałbyś, żeby również i Ciebie pokochał, żeby ta tajemnica tej więzi dobra, tej jedności się zrealizowała. Czy się zaczyna takie spotkanie od tego, ale pamiętaj, jak nie zrobisz tego, 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 tamtego, to będzie źle. Oczywiście na pewnym etapie może się takie kryterium gdzieś pojawić, ale wyjściowo z czego płynie nasza radość, nasze szczęście, nasze bogactwo, uniesienie, obecność? Przeżywana bardzo konkretnie w tej bliskości ciała, ale również i w bliskości ducha. Ten ktoś jest. On jest tak mocno wpisany w moje życie, że spojrzy na mnie i powie: Słuchaj, co się z Tobą dzieje? Nic się nie dzieje. Jak to się nic nie dzieje? Przecież widzę. Ile jest tych wyjątkowych momentów? Zobaczcie, jak to niesamowicie mocno rozwija tak wiele przestrzeni naszego życia, ale zaczyna się właśnie od tej tajemnicy, tajemnicy miłości. Chrystus, który zbawia, i on daje życie. To, co adhortacja papieża Franciszka przywoła, on żyje i to, co w synodzie warszawsko-praskim dla młodych żeśmy podkreślili, i chcę, abyś ty żył. To jest ten motyw. Bóg staje przy tobie. Chrystus wchodzi w Twoje życie i mówi: Słuchaj, ja jestem miłością. Ja chcę wpisać historię mojej miłości w Twoje życie. W to wszystko, kim jesteś, w to wszystko, jaki jesteś, w to wszystko, z kim jesteś. Nie bój się, ja tę historię napiszę. Moja miłość pokona to wszystko. Moje dobro i moje pragnienie i moc obrony i walki o to dobro. Nie jest możliwe, abyś Ty to zniszczył. Możesz tego nie odczytać, możesz to zniekształcić, możesz to odrzucić. Możesz to próbować zniszczyć, ale to uszkodzisz w sobie, w drugim, ale nie w Bogu. Znijmy, moi drodzy, tę refleksję. Miłość, troska o dobro, Bóg, który jest miłością.